Państwa bardzo serdecznie na stadionie przy ulicy Kazimierza Walutnika na półfinale Małopolskiego Pucharu Polski, w którym za chwilę kilka żółto-czarni Mieczysta Kraków zmierzy się z Podhalem Nowy Targ. Nie ma w tym nic dziwnego, bowiem los ostatnimi czasy często właśnie w Małopolskim Pucharze Polski zetknął te dwie drużyny. Dość powiedzieć, że w ostatnich trzech latach dwa razy Wieczysta Kraków zmierzyła się z Podhalem Nowy Targ. W roku 2020 był to finał Małopolskiego Pucharu Polski. Wówczas to w rzutach karnych lepsza okazała się drużyna z Nowego Targu. Następnie dwa lata później w półfinale Małopolskiego Pucharu Polski Wieczysta, można powiedzieć, że odniosła rewanżowe zwycięstwo 6-2 z drużyną Szarotek. Chciałoby się, proszę Państwa, rzec, że miało być tak pięknie, bowiem rezerwy naszego klubu były o włos od finału Małopolskiego Pucharu Polski. Tutaj, na tym stadionie, niedawno w półfinale, niestety po bardzo emocjonującym meczu zakończonym rzutami karnymi, ulegli rywalom drużynie Zbójni Osiek Zimnotu Zawada. I ta drużyna oczekuje na finalistę, na drugiego finalistę, czyli na zwycięzcę dzisiejszego półfinału pomiędzy Wieczystą Kraków a Podhalem Nowy Targ. Drodzy Państwo, czas na przedstawienie składów obu drużyn. Drużyna gości Podhale Nowy Targ. 12 Piotr Kołodziej, 3 Kacper Kawula, 4 Mateusz Bocheńczak, 11 Michał Sobek, 14 Fabian Murzyński, 17 Bartosz Zurek, kapitan drużyny, 21 Mikołaj Styrczula, 22 Paweł Rogala, 24 Jakub Szczepański, 25 Wojciech Ustupski i 66 Adrian Szynka. To pierwsza 11 gości, a oto zawodnicy rezerwowi: 1 Maciej Styrczula, 2 Maciej Hajdara, 5 Pablo Melenko, 6 Wiktor Żołądź, 8 Filip Karmański, 15 Jakub Burnat, 18 Michał Bezpalec, 19 Marcin Michota, 27 Hubert Antkowiak. To drużyna trenera Szymona Szydełki. A oto skład drużyny Wieczystej na dzisiejszy mecz. 22 Jakub Kowalski, 6 Daniel Hojo-Kowalski, 8 Jakub Pąk, 10 Mateusz Kamrot, kapitan drużyny, 15 Maciej Połaszewski, 17 Paweł Koncewicz-Żyłka, 18 Manuel Torres, 21 Piotr Bujak, 29 Maksymilian Hebel, 45 Denis Paworow i 99 Maciej Twarowski. To pierwsza 11 Wieczystej, a oto zawodnicy rezerwowi: 12 Antoni Kółko, 3 Adrian Klinczak, 26 Wiktor Głogowski, 27 Maciej Jankowski, 30 Oliwier Skoczyń, 32 Krzysztof Szewczyk, 70 Patryk Niszak i 77 Emanuel Kuma. To skład drużyny trenera Wojciecha Łobodzińskiego na dzisiejszy mecz. A sędziami na dzisiejszy mecz są sędzią głównym Grzegorz Jabłoński, a jego asystentami Kajetan Luty oraz Oskar Borgacz. I'm not sorry, I just wanna have my space.
Krakowie przynajmniej raz znany klub, to każdy wie. Jego barwy żółte, czarne, a wieczysto się zwie. Na drużynie w różnych ligach już od Żaków do odboi. A drużyna co przyjeżdża na pastników, niech się boi. Hej wieczysta, hej wieczysta, ukochany klubie nasz. W każdym meczu piłki nożnej ty wspaniale już nam grasz. 80 lat już mija, ten klub nasz piłką gra. Lecy różnie się toczyły, dzisiaj wygrywa. A witam Państwa serdecznie ze stadionu przy ulicy Chałupnika w Krakowie. Mecz Wieczysta Kraków Podhale Nowy Targ to spotkanie w ramach półfinałowego meczu wojewódzkiego Pucharu Polski. Piłkarze zameldowali się na murawie. Zapoznajmy się zatem ze składami. Coś tu nam się popsuło, sekundkę. Będziemy musieli coś poprawić. Ale teraz jesteśmy już gotowi. Szkoleniowiec Wojciech Łobodziński, Wieczysta Kraków, 22 w bramce Jakub Kowalski, z szóstką Daniel Kojo-Kowalski, z ósemką Jakub Bąk, 10 Mateusz Gamrot, 15 Maciej Pałaszewski, 17 Paweł Koncewicz-Żyłka, 18 Manuel Torres, 21 Piotr Bujak, 29 Maksymilian Hebel, 45 Denys Faworow, 99 to Maciej Twarowski. A jeśli chodzi o Podhale, szkoleniowcem Szymon Szydełko, a skład 12 Piotr Kołodziej, trójka Kacper Kawula, z numerem 4 Mateusz Bocheńczak, 21 to Michał Sobek, dalej 14 Fabian Burzyński, 17 Bartosz Żurek, 21 Mikołaj Styrczula, 22 Paweł Rogala, 24 Jakub Szczepański, 25 Wojciech Ustupski i 66 Adrian Szynka. Przed nami drugi mecz półfinałowy. Czeka już na zwycięzcę tego spotkania Spójnia Osiek Zimnodół, która przed tygodniem pokonała rezerwy wieczystej. Tutaj właśnie przy Chałupnika zmierzyć się przyjdzie z którymś z trzecioligowców. Pytanie tylko, kto dzisiaj zwycięży w tym starciu. Piłkarze, trenera Szydełki w czerwono żółtych kompletach Wieczysta, na żółto-czarno. I to właśnie goście jako pierwsi będą rozpoczynać swoją akcję. Słyszymy już gwizdek. Gdy zerkniemy w tabelę, Wieczysta na drugim miejscu. 4 punkty straty dostali Stalowa Wola. Matematyczne szanse na awans do drugiej ligi wciąż są, ale wydaje się to w zasadzie już nierealne, patrząc na rywali Stali Stalowa Wola. A przyjdzie się mierzyć się zespołami, które z ligi spadają, z Wisłą Sandomierz, a także na zakończenie z Lublinianką Lublin. Natomiast jeśli chodzi o Podhale, choć o tym za moment, bo błędu nie mógł popełnić teraz Kowalski. Podhale na miejscu 12, 39 punktów, 5 oczek nad strefą spadkową. Dwie kolejki do końca, więc też jeszcze pewnie utrzymania piłkarze z Nowego Targu być nie mogą. W najbliższą niedzielę zagrają w lidze właśnie z Wieczystą. A na zakończenie z Wisłoką Dębica. Dajcie znać, kogo wy typujecie jako faworyta tego starcia. Manuel Torres do Bąka, wyjaśnia sytuację Kacper Kawula. I z autu rozpoczynają żółto-czarni. Dało się przejąć żółto-czarnym piłkę. Pałaszewski do Bąka.
Manuel Torres, przedziera się Wieczysta, szansa do grania do Twarowskiego, ale wybijają daleko te własnej bramki zawodnicy Podhala. Nowy Targ, już rozpoczyna Wieczysta. Faworow. Twarowski zgrał na jeden kontakt do Torresa. Lepiej w mecz weszli gospodarze. Bujak. Koncewicz żyłka. Sprytnie chciał piłkę wziąć Ustupski, wznowić grę. Ale arbiter nakazał wznowić grę żółto-czarnym. Ojo Kowalski. Pałaszewski. Hebel. Czterech piłkarzy, pięciu w zasadzie już w tej akcji. Żółto-czarny, Koncewicz, żyłka. Zrobił kółeczko Mateusz Gamrot, Pałaszewski, Bujak. Atak pozycyjny gospodarzy, Hebel, Pałaszewski. Twarowski. Zdołał się przy piłce utrzymać napastnik. I do tej piłki nie zdołał już dojść Manuel Torres. Pytacie na czacie, czy zwycięstwa przechodzi do finału, czy jest mecz rewanżowy. Nie ma tutaj meczów rewanżowych, nie ma także dogrywki. Jeśli w czasie regulaminowym nie będzie rozstrzygnięcia, będą decydować rzuty karne. Tak jak w meczu, o którym już wspominałem, Wieczysta 2, Spójnia, Osiek, Zimnodół, Zawada. Tutaj właśnie w karnych Spójnia awansowała do finału. Lewą stroną próbował się przedzierać z numerem 11, Michał Sobek. Finałowe starcie odbędzie się za tydzień, we wtorek. Piłkę ustawił Bartosz Żurek. Będzie dośrodkowanie w pole karne. Tam już kierują się niemalże wszyscy piłkarze Podhala. Spójrzmy. Dobrze bita piłka. Miał problemy Jakub Kowalski. Musiał ją parować nad poprzeczką. Nie wiem, czy tak chciał Bartosz Żurek, ale wyszło z tego bezpośrednie uderzenie. No i mógł tym Kowalskiego zaskoczyć. Ale już rzut rożny. Szósta minuta. Dośrodkowanie. Był tam Kawula. Nie uda się ruszyć z kontrą. Utrzymują się w posiadaniu piłki goście. Szczepański. Szczepański. Zblokowany przez Koncewicza żyłkę. I będzie kolejny rzut rożny. Teraz z drugiej strony. Tym razem inaczej. Większość piłkarzy Podhala ustawiona w polu 5 metra. Nie ma w zasadzie krycia indywidualnego, chociaż niektórzy piłkarze mają tutaj przydzielonych zawodników. Dośrodkowana piłka na strzał. Ale piłka przeleciała ponad poprzeczką. Z 5 metra będzie wznawiać Kowalski. Trener Wojciech Łobodziński ma dzisiaj do dyspozycji jeszcze Klimczaka, Mikułkę, Głogowskiego, Jankowskiego, Skocznia, Szewczyka, Miszaka, także Kumacha. Natomiast jeśli chodzi o Szymona Szydełko,
na ławce rezerwowych Stypczula, Hajdara, Chmielenko, Żołądź, Karmański, Burnat, Bezpalec, Michota, Jantkowiak. Leży na murawie Kawula, nie przerywa gry Wieczysta. Piłka do Bąka, jest Twarowski, Hebel także w polu karnym. Jeszcze Manuel Torres, kapitalna interwencja, ale dobitka i gol dla Wieczystej. Żółto-czarni obejmują prowadzenie w 8 minucie spotkania. Leżał na murawie Kawula, oto pretensje ma sztab szkoleniowy Podhala Nowy Targ, a my jeszcze raz oglądamy. Świetnie zachował się Manuel Torres, z tym uderzeniem jeszcze poradził sobie Kołodziej, ale wobec tej dobitki bodajże Połaszewskiego Wieczysta obejmuje prowadzenie. Oglądamy właśnie strzelca bramki. Świetnie spisał się w polu karnym Manuel Torres. W ostatnich trzech edycjach Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim Podhale Nowy Targ mierzyło się z Wieczystą. To jest czwarte z rzędu starcie. To pierwsze. Finał rozgrywany na stadionie Kalwarianki, wygrany przez Podhale w rzutach karnych. Później triumfowali już tylko piłkarze Wieczystej. No i tutaj też prowadzą w półfinale. Oba zespoły do tego etapu miały w zasadzie bardzo łatwą drabinkę. Podhale Nowy Targ mierzyło się z Niwą Nowa Wieś. A następnie z Błękitnymi Bodzanów, choć to drugie starcie wcale tak oczywistym zwycięstwem nie było, patrząc na wynik spotkania. A Wieczysta Kraków także miała tą drogę prostą. Najpierw w 1/8 Zalesianka Zalesie, a później Beskid Andrychów. Oba te spotkania wygrane gładko. Torres, prawa strona boiska, Bąk. Wzmaga się doping kibiców. Koncewicz, Żyłka do własnego bramkarza. A czas ma spokój Jakub Kowalski. Chociaż teraz strata bez konsekwencji Bujaka. Ale musi się takich strat wystrzegać defensor żółto-czarnych. Koncewicz, Żyłka w kierunku Twarowskiego. Zahaczył Gamrot Bartosza Żurka. Bochęciak. Rogala. Żurek. Pokrzykuje jeden z partnerów na lewej stronie, aby zagrać mu piłkę. Na taki wariant jednak nie zdecydował się Żurek i piłkę Podhale straciło. Nie zdołał opanować piłki Jakub Bąk, wznowi Podhale od wrzutu z autu. Wieczyste jest Podhalem zapewne oglądane też przez kibiców Spójni, kibiców piłkarzy, no i przede wszystkim sztab szkoleniowy. Podejrzewam, że jakaś analiza będzie, chociaż co by Spójnia nie robiła,
nie będzie faworytem spotkania ani przeciwko Podhalu, ani Wieczystej. Na razie bliżej tego awansu. Po 12 minutach żółto-czarni. Kolejny rzut rożny wykonywany przez drużynę gości. Będzie uderzenie głową, interweniuje Paweł Koncewicz. Żyłka jeszcze do boku, do Żurka. Ten tylko zamarkował dośrodkowanie. Ładnie starał się ograć Mateusza Gamrota. Złapał tu jakąś chyba kontuzję. Mateusz Gamrot trzyma się za udo. Nie wiem, czy będzie w stanie kontynuować ten mecz. Piłkarz Wieczystej. Będzie za moment pewnie przerwana gra przez arbitra. Oglądamy jeszcze raz tą akcję. Faworow. Bujak. Wysoko podchodzi Ustupski. I piłka w rękach Kowalskiego. Denis Faworow. Rogala. Rozgląda się, komu zagrać piłkę. Nie ma wokół niego kolegów i zmuszony do wycofania piłki. Paweł Rogala. Burzyński. Czytelne zagranie. Manuel Torres wrócił. I zdołała piłkę odzyskać Wieczysta. Pałaszewski. Jakub Bąk prawą stroną. Torres. Pałaszewski. Piłka w boisku. Koncewicz, Żyłka. Maksymilian Hebel, będzie dośrodkowanie. Pokazywał się Twarowski. Ta piłka albo przeciągnięta, albo z premedytacją adresowana do Torresa. No już widzimy zmianę. Mateusz Gamrot nie będzie w stanie tego meczu kontynuować. Oby tam się nic poważnego pomocnikowi Wieczystej nie stało. W jego miejsce Adrian Klimczak w 16 minucie spotkania. Żółto-czarni wznowią grę z autu. Piotr Bujak. Przeorganizowana drużyna żółto-czarnych. Klimczak będzie grać w środku obrony. Bujak powędrował na prawą stronę. Bądź to Bujak do środka, Klimczak jako ten lewy defensor. Bochęczak do Kołodzieja. Ten już pod presją Twarowskiego. Udało się przeciąć to zagranie. Koncewicz, Żyłka, odzyskana futbolówka. Nie ma spalonego, ale Hebel też się z piłką nie zabrał. Jeszcze
Czepański. Szynka. Przytomny przerzut na lewą stronę. Ma tam troszkę miejsca. Piłkarz podhala. Będzie uderzenie z lewej nogi. Strzelał z numerem 17. Bartosz Żurek. Ale uderzenie nie sprawiło żadnych tutaj problemów Kowalskiemu. Nie było ani wielkiej siły, ani też piłka nie zmierzała w światło bramki. Sporo chaosu w poczynaniach jednych i drugich. Opanowali piłkę goście, konkretnie Burzyński. Rogala rozpędza się z piłką. Paweł Rogala. Wypycha Klimczak Szynkę, ale twardo trzymał się na nogach gracz podhala. Lewa strona, a tam reklamują zagranie piłki ręką Ojo Kowalskiego. Odzyskuje piłkę pod halę, kolejne uderzenie. Widzimy jeszcze raz tą akcję. Dobrze ustawiony Jakub Kowalski. Pałaszewski. Koncewicz, Żyłka, Klimczak. A faulowany Hebel. Ta piłka wybita przez Rogale. Ale przez nogi. Przepraszam. Rogala, Hebla. A to czarni atakują prawą stroną. Jakub Bąk, indywidualna akcja. Teraz do boku, do Torresa. Emanuel Torres z łatwością zwiódł przeciwnika. Dośrodkowanie, Twarowski i Faworow. Ogromne pretensje ma ten drugi. Widzimy jeszcze raz, tutaj sobie przeszkodzili obaj panowie. I piłka przeleciała wysoko ponad bramką. Nieudane zagranie Piotra Bujaka. Żurek. Ojo Kowalski, Pałaszewski. A więcej muszą biegać piłkarze trenera Szydełki, ależ efektownie Emanuel Torres poradził sobie z rywalem. Dobry mecz na razie rozgrywa skrzydłowy Wieczystej. Oglądamy jeszcze raz to, jak założył siatkę swojemu przeciwnikowi. Naprawdę klasa światowa. Wywalczony rzut rożny, które wykonywać będzie Maksymilian Hebel. Skoncentrowany Kołodziej został na linii. Wieczysta bez strzału jeszcze zagrywa piłkę. Jakub Bąk padł w polu karnym. Ojo Kowalski. To efekt tego mocnego wejścia Kacpra Kawuli. Ale już podniósł się
środkowy obrońca Wieczystej i możemy grę kontynuować od rzutu sędziowskiego. Już arbiter rozpoczął. Rogala. Nie udało wywalczyć się rzutu rożnego. Jeszcze Styrczula. Mięciutko dośrodkowana piłka w kierunku Rogali, no ale tutaj przewaga fizyczna, szczególnie wzrostu po stronie Kowalskiego. I rozpędza się Połaszewski. Kontra Wieczystej. Mają liczebną przewagę gospodarze. Twarowski mięciutko wprost do koszyczka. Tam był chyba rykoszet. I ta akcja nie przyniosła żadnej korzyści gospodarzom. Rogala. Szynka. Żurek. Ej, ale dawaj! Nogi! Dawaj, reagujemy po stracie. Doskoczmy jeszcze, odbierajmy. Dawaj na swoje nogi. Miki, Miki! Miki, już! I Ojo Kowalski. Twarowski. Manuel Torres. Nie potrafią odzyskać piłki goście, prawa strona boiska. Dobrze ustawiony Kasper Kawula. Przerwał ten atak, zatrzymał Jakuba Bąka. Ale to gospodarze będą wznawiać grę od wrzutu z autu. Pokazuje arbiter, że nie z tego miejsca. Musi zrobić kilka kroków w kierunku linii środkowej Jakub Bąk. Torres. Duża przewaga posiadania piłki. Ale jeśli chodzi o zagrożenie, o strzały na bramkę, to wydaje mi się, że więcej zagrożenia stworzyli sobie goście. Ustupski. Szynka, kolejny strzał. No ale także dobrze ustawiony Kowalski. Sporo uderzeń jest za pola karnego. To już bodajże czwarta próba. Będzie sygnalizacja sędziego liniowego na spalonym. Twarowski. Muszą tylko poprawić goście, celowniki. Na zegarze 27 minuta, 1-0. Prowadzi Wieczysta po bramce Połaszewskiego. Szynka. Długo leciała piłka. Zdążył się ustawić Jakub Bąk i przerwał to podanie. Ojo Kowalski. Koncewicz, Żyłka, Hebel. Kolejny raz przewinienie na Heblu.
pozoru niegroźna sytuacja, ale... Było słychać... Co powiedział Maksymilian Hebel? Oby to nie było złamanie. Koncewicz, Żyłka. Na razie Wieczysta gra. Ma 10 na 11. Chociaż chyba nie jest aż tak źle, jak sygnalizował to Hebel, bo już kieruje się w stronę linii środkowej, aby wrócić do gry. I Hebel już na boisku. Jakub Bąk. Rogala. Rogala, piłka na lewej nodze. Jeszcze Żurek nie wybił piłki. Klimczak. I Połaszewski. Ale nie będzie kontrataku. Kasper Kawula wznowi. Od wrzutu z autu. Nawet nie on zostawił piłkę koledze z drużyny. I Żurek. Kolejne uderzenie, kolejna interwencja Jakuba Kowalskiego. Próbują tych strzałów z dystansu. Raz za razem piłkarze Szymona Szydełki. Tutaj piłka już chyba zmierzała w światło bramki. Podhale będzie wykonywać rzut rożny. Trzydziesta pierwsza minuta, sporo stałych fragmentów. Mają w tym meczu goście. Tym razem piłka lewą nogą dokręcana do bramki Kowalskiego. Kolejny strzał. Koncewicz, Żyłka na rzut rożny. A próbował Fabian Burzyński. Razem przed pole karne. Dobry pomysł. Udało się tym zupełnie zgubić żółto-czarnych. A zabrakło jednak dobrego uderzenia. Szczepański. Rogala. Szynka. Piłka na lewej nodze, miękkie dośrodkowanie. Nie ma tu nikogo w czerwonej koszulce. Kto mógłby być adresatem tego zagrania? Już kontratak Wieczystej. Manuel Torres ma na lewej stronie pędzącego Maksymiliana Hebla. Ale stracił piłkę Hiszpan. Szczepański. Burzyński. Rozrzucił grę do lewej strony. Sterczula. Burzyński. Szczepański.
Szynka głęboko cofnęła się Wieczysta. Ale to zagranie Szynki do Michała Sopka. Kiepskiej jakości. Rogala. Zakręcił Torresem. Rogala wywalczył rzut rożny. Ładna akcja Pawła Rogali. Bartosz Żurek z narożnika. Szynka pewnie też spróbuje kolejnego strzału. Tak też było. Gdzieś tam obcierka. Wobec czego zostaje w narożniku Bartosz Żurek, by kolejny raz piłkę dośrodkowywać w pole karne. Minął się z piłką Kowalski. Ucierpiał jeden z graczy Podhala. My sobie to jeszcze raz oglądamy. Ale chyba nie było tam żadnego przewinienia, które mogłoby skutkować rzutem karnym dla Podhala. Razem nie spieszy się Kowalskiemu. A długo przetrzymuje piłkę w rękach. Głową Hebel. Manuel Torres. Nie ma spalonego, jednak chorągiewka wędruje w górę. Złamał linię. Twarowski. Ależ teraz błąd popełnił golkiper. Wydawało się, że żadnego zagrożenia z tego nie będzie, a jednak piłka wypuszczona. Oglądamy jeszcze raz. Tutaj świetne podanie Koncewicza Żyłki. Twarowski starał się przeciąć to zagranie. No i przeszkodzili sobie Bochęciak z Kołodziejem. Faworow. Ponownie Kowalski. Pędzi lesił w płucach Żyłka. Lewa noga, piłka dośrodkowana, wybija Kawula. Ambitnie powalczył Koncewicz Żyłka. Przy nim bardzo blisko Rogala. Wie, jak to jest trafić przeciwko Wieczystej. Rogala jeszcze w barwach Siarki Tarnobrzeg. Podczas sparingu rozgrywanego w Krakowie przy ulicy Boboli trafił w meczu sparingowym. Teraz szansa jeszcze raz. Próbował poprawić tą swoją próbę bodajże Ustupski. Ale interwencja Kowalskiego skuteczna.
Faworow. Kapitalne zagranie do Torresa, został w bramce golkiper. Wydawało się, że ta piłka jest zagrana za mocno, że Hiszpan do tej piłki po prostu nie dojdzie. A tymczasem Wieczysta prowadzi już 2-0. Asystę notuje Denis Faworow. Kapitalne podanie, które właśnie oglądamy. Piłka w tempo. Przyspieszył Torres i płaskim strzałem ulokował piłkę w siatce. 2-0, 39. minuta spotkania. Manuel. Wieczysta Kraków, Podhale, Nowy Targ, 2-0. Nie gra źle Podhale w tym meczu, a stwarza sobie okazję. Sporo strzałów na bramkę Kowalskiego, ale wciąż bez bramek. Wieczysta tych okazji ma nieco mniej, ale skutecznością na pewno imponuje. Szynka. Rogala. Wyjaśnił Klimczak. Nie zabrał się z piłką Hebel. Dobry pomysł miał Twarowski, zgrywając tą piłkę do wychodzącego, rozpędzającego się lewą stroną Maksymiliana Hebla. Piotr Bujak wyprowadza piłkę, prawy obrońca, i robi to świetnie. Piłka już pod nogami Jakuba Bąka. Czy będzie gwizdek arbitra? Gramy dalej. Nie było tam przewinienia. Spogląda prosto w oczy arbitrowi Jakub Bąk, będący przekonanym, że sędzia powinien użyć gwizdka. Walczył jeszcze ambitnie do samego końca o piłkę Manuel Torres, ale ta sztuka się nie udała. Nieudane to wznowienie Piotra Kołodzieja. Na krótko wznowił już Pałaszewski. Strzelec pierwszej bramki w tym meczu. Bąk. Niewiele czasu ma Podhale, by jeszcze przed przerwą złapać kontakt. Może pokusić się nawet o wyrównanie. 43. minuta na zegarze już się rozpoczęła. Maśle Burzyński. Maciek, gdzieś do Polska, zmieniamy się.
Tu uważaj, bo okaz. Klimczak. Podchodzi wyżej pod halę, Szynka. Twarowski zgrał do Torresa. Ten przedłużył do Bąka. Torres. Szynka świetnie zagrywa do Ustupskiego. Czy to będzie ta akcja? Klimczak świetnie w defensywie. Walczy o piłkę Twarowski z Kawulą. Lepszy piłkarz z Nowego Targu. A Szczepański do Burzyńskiego. Pełnił prosty błąd w przyjęciu piłki Bartosz Żurek. Za moment, ile arbiter ewentualnie do tej pierwszej połowy doliczy. Zakładam, że minutkę pogramy dłużej. Był uraz Mateusza Gamrota. Troszkę czasu skracę także Maksymilian Hebel. Właśnie o minutę przedłużył arbiter. Tą pierwszą część rywalizacji. Żurek. Mają jeszcze kilkadziesiąt sekund piłkarze trenera Szydełki. Próbowało z dystansu Żurek. Kolejny mocny strzał już na krótko. Grę wznowili piłkarze z Nowego Targu. Ale w polu karnym był wyłącznie Szynka. Nie poradzili sobie z tym dośrodkowaniem gospodarza. Tu jeszcze raz widzimy ten strzał, który oddał Bartosz Żurek. Koniec pierwszej części spotkania. 2-0. Wieczysta prowadzi po bramce Połaszewskiego i Torresa, a ja Państwa zapraszam za kwadrans na drugą odsłonę. Państwa pierwsza połowa półfinału Małopolskiego Pucharu Polski pomiędzy Wieczystą a Podhalem Nowy Targ właśnie się zakończyła. Po bramkach Macieja Połaszewskiego i Manuela Torresa żółto-czarni prowadzą z Podhalem 2-0. A jak wspomniałem, proszę Państwa, w finale Małopolskiego Pucharu Polski wiadomo, że drużyną, która już oczekuje na drugiego finalisty, jest Spójnia Osiek Zimnodół Zawada. A finał już za niecały tydzień, we wtorek 13 czerwca. Zazwyczaj finalistów gościła Kalwarianka. Tym razem jeszcze oficjalnej informacji na temat miejsca finału nie ma i nie możemy jej podać. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o kalendarz żółto-czarnych, to w najbliższą sobotę, 10 czerwca, Wieczystą czeka ostatni mecz ligowy. Przeciwnikiem będzie nie kto inny jak Podhale Nowy Targ. Mecz ten oczywiście w Nowym Targu.
zaplanowany mecz na ostatnią kolejkę z LKS-em Łagów z wiadomych przyczyn nie dojdzie do skutku. Wieczyste już zostały przyznane 3 punkty. Mam jeszcze jedną wiadomość dla kibiców żółto-czarnych. Otóż od 1 lipca do naszej drużyny dołącza Michał Pidziukiewicz. 32-letni napastnik podpisał wieczystą 2-letni kontrakt. Michał Pidziukiewicz jest doskonale znany piłkarskim kibicom. Ostatni sezon spędził w drugiej lidze w barwach czarnych koszul Polonii Warszawa, z którą wywalczył awans na zaplecze Ekstraklasy. W barwach Polonii Warszawa zdobył 11 bramek. Michał Pidziukiewicz jest wychowankiem Jagiellonii Białystok, ale w swojej karierze zmieniał wielokrotnie kluby. Grał też w takich drużynach jak Zagłębie Sosnowiec, GKS Tychy, Star Stalowa Wola, Garbarnia Kraków czy Motor Lublin. Tak więc Michała Pidziukiewicza od 1 lipca już możemy zobaczyć w żółto-czarnych barwach.
We'll be right back.
I rozpoczynamy drugą połowę tego spotkania. I do grania, dawaj. Dwa do zera. Wieczysta prowadzi. Już może to prowadzenie błyskawicznie podwyższyć. Jest bramka. Na 3 do 0. Jej strzelcem Denis Faworow. Ależ to się błyskawicznie rozpoczęło. Zobaczmy jeszcze raz. Prześledźmy sobie całą akcję. Świetne podanie do Hebla. Ten zwiódł rywala, to dośrodkowanie, to podanie nieudane, ale strzał Denisa Faworowa kapitalny i 3 do 0. Denis. Dzięki temu Wieczysta Kraków prowadzi z Podhalem Nowy Targ 3 do 0. Torres. Manuel Torres, kolejne dośrodkowanie. Tym razem nieudanie zagrał Hiszpan. Ma dzisiaj jakieś problemy techniczne. Ten zegar wystartował troszkę później. Ale wynik się zgadza. 3 do 0. A Wieczysta prowadzi i w zasadzie można powiedzieć jedną nogą. Żółto-czarni są już
w finale, gdzie czeka spójnia Osiek Zimnodół Zawada. Żółto-czarni będą wykonywać rzut wolny z odległości, z której można przymierzyć bezpośrednio na bramkę. Jest Maksymilian Hebel, Piotr Kołodziej ustawił czteroosobowy mur. I strzał bezpośredni, ale tylko w boczną siatkę Maksymiliana Hebla. Ojo Kowalski. Obaj szkoleniowcy dosyć spokojnie reagują na to, co się dzieje na murawie. Faulował Klimczak. Sporo czasu mają jeszcze goście, by losy tego spotkania odwrócić. Były okazje w pierwszej części. Jeśli poprawi się skuteczność, bo to chyba największy zarzut do piłkarzy z Nowego Targu. A to jeszcze w tym meczu nie wszystko stracone. Ta akcja nie przyniosła niczego. Od 5 metra będzie wznawiać Kowalski. Ładnie balansem ciała zwiódł swoich rywali Bujak. Nie ma teraz spalonego, jest Szynka. Spalony jednak zasygnalizowany. Widzimy jeszcze raz tą sytuację. Ołaszewski. Faworow. Ojo Kowalski. Kawula do środka, do Rogali. Ten szuka dalekim zagraniem Szynki. Przewinił jednak zawodnik nowotarskiej drużyny. Nie ma spalonego. Manuel Torres. Wbiegają partnerzy w pole karne. Torres, Twarowski, to będzie bramka numer 4 dla Wieczystej. W zasadzie wydaje się, że jest już po meczu. Oglądamy jeszcze raz powtórkę.
Nie było mowy o spalonym. Zaspał tutaj bodajże Kacper Kawula. On miał odpowiadać, wydaje się, za Torresa. Troszkę szczęścia tam w polu karnym. Ale Twarowski zdobywa czwartą bramkę. Trudno sobie wyobrazić, by przy takim rezultacie byli w stanie Nowotarżanie wrócić do gry. Będzie mogła Wieczysta 1 pomścić swoje rezerwy w meczu finałowym, który już w najbliższy wtorek na stadionie Kmity Zabierzów o godzinie 17. Arcy, trudne zadanie będzie czekać spójnie. Zwycięstwo z rezerwami Wieczystej przyszło w wielkich trudach. Bartosz Żurek z rzutu rożnego. Groźnie strzał głową, ale piłka przeleciała obok bramki. Uderzał Adrian Szynka. Na pewno nie mogą narzekać na brak sytuacji. Faulowany Manuel Torres. Mądrze zastawiał się Paweł Rogala. Styrczula za plecy zagrał futbolówkę. Zdołał się przy niej utrzymać Jakub Szczepański. Podnosi się z murawy Maciej Pałaszewski. Kowalski. Może teraz Szynka efektownie, ale nieefektywnie. I kontra. Manuel Torres wybiega. Hebel i Twarowski. Nie udało się tej piłki przetransportować na połowę Nowotarżan. I Rogala. Rogala będzie próbować uderzenia z dystansu. Ale dobry metr, może nawet więcej, ponad poprzeczką. Zmieniają obaj szkoleniowcy. Karteczki ze zmianami już powędrowały do asystenta. Jeśli dobrze usłyszałem, aż trzy zmiany wykona trener Szymon Szydełko. Aj sędzio, robimy! Aj sędzio!
Dwie roszady w zespole żółto-czarnych. Patryk Miszak i Krzysztof Szewczyk to ta dwójka, która za moment zamelduje się na boisku. Burzyński. Na razie jednak gramy Kawula. Miszak za Hebla. Podwójna zmiana w drużynie Wieczysty i Kraków. Wojsko opuszcza grający z numerem 29 Maksymilian Hebel, który zostaje zmieniony przez... Szewczyk zmieni natomiast Torresa, który rozegrał bardzo dobre zawody. Asysta, bramka. Duży udział w tym, że Wieczysta prowadzi 4-0. Zmieni po blisko godzinie gry. Piotr Bujak, Jakub Bąk, Szewczyk, Jakub Bąk, Twarowski, Faworow będzie szukać strzału drugiej bramki na swoje konto, ale faulował swojego przeciwnika. No i to jest ten moment, by nowi piłkarze w zespole gości zameldowali się na boisku. Wiktor Żołądź z numerem 6, z 15 Jakub Burnat i z numerem 5 Pawlo Chmelenko. Wojsko opuszcza Adrian Szynka. Podwójna zmiana w drużynie Podhala Nowy Targ. Wojsko opuścił granicę z numerem 66 Adrian Szynka. Także Michał Sobek. Michał Sobek z numerem 11. Oraz Kacper Kawula z trójką. Pawlo Jelenko numer 5. Wiktora Załądzia numer 6. Oraz Jakuba Burnata numer 15. Zobaczymy, jak te zmiany wpłyną na grę Podhala. Mam przy piłce właśnie Chmelenko. Rogala. Żołądź. Pierwszy kontakt z piłką. Kowalski w kierunku Macieja Twarowskiego. Przeczytane to podanie. I goście lewą stroną. Żołądź do środka. Styrczula. Burzyński. Żołądź. Miękkie dośrodkowanie. Był tam Jakub Burnat. Ale teraz ruszamy z akcją w drugą stronę. Twarowski puszcza grę, arbiter stosuje korzyść. Jest Pałaszewski, Patryk Miszak. Interwencja Piotra Kołodzieja.
Koncewicz, Żyłka. Krzysztof Szewczyk. Przewinił. Koncewicz, Żyłka. I na krótko wznowił już zespół Podhala Nowy Targ. Żołądź. Burzyński. Nie było spalonego, ale chyba nie będzie też rzutu rożnego, a jednak nie zdołał złapać piłki Jakub Kowalski. Już w narożniku ustawił ją Bartosz Żurek. Może teraz stały fragment gry, już wykonany głową Jakub Bąk, Patryk Miszak, ale odzyskali piłkę goście. Ale z Wieczystą spotka się już 10 czerwca o godzinie 17 w Nowym Targu. Stawką 3 punkty. Jeśli Podhalu udałoby się wygrać na własnym terenie w meczu ligowym, to tym samym udałoby się zagwarantować utrzymanie w lidze. Tymczasem Rogala do środka jeszcze kontynuuje swoją akcję. Żołądź do grającego z numerem 25 Ustupskiego, ale dośrodkowanie ląduje w rękach Jakuba Kowalskiego. Nie było spalonego przy tym zagraniu do Macieja Twarowskiego. No i teraz nie może popełnić błędu Piotr Bujak. Przeciął to podanie do pokazującego się na wolnym polu Rogali. Burzyński też próbował zagrać za plecy defensorów Wieczystej piłkę, ale większość tych podań, tych prób kończy się fiaskiem. I Połaszewski rusza środkiem boiska. Połaszewski łatwo zatrzymany przez Bocheńczaka. Teraz nie ma spalonego. Będzie sytuacja, byłaby, gdyby lepiej piłkę opanował Wojciech Ustupski. Pytanie, czy ta interwencja Kowalskiego zgodna z przepisami. Oglądamy jeszcze raz tutaj to złe przyjęcie. I ciężko ocenić, czy tutaj Podhalu należał się rzut karny, czy też ta interwencja była zgodna z przepisami. Jeszcze raz, zobaczmy. Świetne podanie.
No i kto wie, czy jednak arbiter na wapno nie powinien wskazać. Tym razem z narożnika Patryk Miszczak. Jeszcze spróbuje bąk mocno. Nieźle złożył się do tego strzału, ale piłka poszybowała nad bramką. Aktywny w tym meczu Rogala, piłka do boku, Żołądź dośrodkował. Będzie mógł się za moment poprawić. Burzyński. To dośrodkowanie było jeszcze gorsze. Miszczak. Wciąż przy piłce Słowak, Koncewicz, Żyłka. Nie było spalonego Ustupskiego, reklamował to Piotr Bujak. Wprowadzi do gry zaraz Wieczysta, dwóch młodzieżowców przygotowany do wejścia na murawę, Skoczeń i Głogowski. Faulowany Szewczyk. Siedemdziesiąta pierwsza minuta meczu. Podwójna zmiana w drużynie Wieczystej Kraków. Boisko. Skoczenie w miejsce Twarowskiego. A Głogowski zastąpi Faworowa. Poinformowała Wieczysta przed tym spotkaniem, że Głogowski podpisał zawodowy kontrakt na rok z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. I po faulu właśnie na Głogowskim arbiter pokazał pierwszą żółtą kartkę w tym spotkaniu. Koncewicz, Żyłka. Blisko dojścia do tego dośrodkowania Skoczeń. A wyłuskał piłkę Skoczeń. Będzie sytuacja, ależ pomylił się bodajże Krzysztof Szewczyk. Znakomita, stuprocentowa okazja, by podwyższyć się wynik na 5-0. A źle dostawił stopę napastnik Wieczystej. Nieprzepisowo zatrzymywany Jakub Bąk. Szybko wznawia grę Wieczysta, Pałaszewski. Wyjście z bramki Kowalskiego, to się mogło źle skończyć dla Wieczystej. Zupełnie niepotrzebnie chyba. Chociaż zaraz sobie to jeszcze raz obejrzymy. Pałaszewski, aj tutaj pomylił się. Ojo Kowalski.
A potem piłkę na aut wybił Klimczak. Prosty, techniczny błąd, który mógł gospodarzy sporo kosztować, choć ta zaliczka 4-0. Ciężko wyobrazić sobie powrót do tego meczu. Jeszcze awans Podhala. Oczywiście nie takie rzeczy w piłce nożnej miały miejsce. Ale na razie akcja żółto-czarnych. Bąk do skoczenia. Ponownie Bąk w polu karnym. Głogowski, także Szewczyk. Inaczej wybiera Bąk. Patryk Miszak. Faulował Krzysztof Szewczyk. Rogala. Głośny doping na trybunach. Doskonałe nastroje kibiców Wieczystej. Nie będzie prawdopodobnie awansu do drugiej ligi, no ale puchar na szczeblu wojewódzkim jest też przepustką do 1.32. Fortuna Pucharu Polski. Na tym szczeblu centralnym można się pokazać. Dwukrotnie mieli już taką szansę piłkarze Wieczystej. Pierwsza przygoda zakończyła się na 1.16. Udało się wcześniej pokonać Chrobrego Głogów, drużynę pierwszoligową. Później jednak porażka z Garbarnią Kraków. No i ten drugi występ z Radunią Stężyca, kiedy triumfował drugoligowiec. Połaszewski. Ma sporo miejsca Wiktor Głogowski, rozpędza się z piłką, zagrywa do boku Koncewicz Żyłka. Połaszewski. A czekają w 16. Zarówno skoczenie Bąk, jak i Szewczyk. Decyduje się na dośrodkowanie Głogowski, no ale nie była to dobra piłka. Nie udało się minąć nawet jednego gracza, ale Głogowski będzie mieć swoją szansę. A tyle, że nawet gdyby pokonał Piotra Kołodzieja, to wcześniej był na spalonym. Po 23. Bomb. A ty? 128. Tak. To, tak. Nie serio. Dobra, pod blokiem na... Tak. Ja też mam no, walka w środku pola o piłkę, wygrana przez Nowotarżan. Rogala. Będzie próbować pojedynku 1 na 1 z Jakubem Bąkiem. Rogala dośrodkował piłkę. Adresatem tego dośrodkowania był Wojciech Ustupski. Ale nie ma wiele pracy Jakub Kowalski w tej drugiej części gry. Pierwsza odsłona wygrana 2-0 przez gospodarzy. Druga w takim samym rozmiarze. Na ten moment niespełna kwadrans do końca tej rywalizacji. Patryk Miszak. Wychodzi
z bramki Piotr Kołodziej. Odzyskał piłkę. Klimczak. Ale po chwili błyskawicznie ją stracił. I Szczepański. A czterech piłkarzy w czerwonych kompletach. Piłka jednak wycofana do Styrczuli, a teraz do defensorów, którzy wymieniają futbolówkę między sobą. Żołądź. Rogala. Zdoła złapać piłkę Żołądź. Ale za wysoko, by któryś z piłkarzy mógł oddać strzał. Jeszcze Żołądź, piłka odzyskana, Styrczula. Do lewej nogi Styrczula, Kowalski ponad poprzeczką. Będzie rzut rożny. Niezła próba, którą właśnie oglądamy. No i do narożnika kieruje się już Bartosz Żurek. Dobrze, głową Ojo Kowalski, Patryk Miszak ruszają 4-3 piłkarze Wieczystej. Wracają kolejni zawodnicy Podhala, Głogowski, Szewczyk, wróci arbiter, bo po tym zagraniu Głogowskiego jeden z piłkarzy Podhala zagrał piłkę ręką. Nie ma już na boisku Hebla, ale jest Patryk Miszak, który potrafi z dalekiej odległości piekielnie mocno uderzyć. Chociaż apetyt na wykonanie tego rzutu wolnego ma także Paweł Koncewicz-Żyłka. No i sugerując się tym, co przed momentem powiedział Wojciech Łobodziński, to właśnie Żyłka będzie próbować swoich sił. Czteroosobowy mur ustawiony przez Piotra Kołodzieja. Spójrzmy, w mur jednak uderzył zawodnik Wieczystej. Odczuł to uderzenie Mikołaj Styrczula. Pytacie o mecz finałowy na stadionie Kmity Zabierzów. Ta rywalizacja na ten moment Wieczysta Kraków kontra Spójnia Osiek Zimnodół. Wicelider trzeciej ligi zmierzy się z Beniaminkiem piątej. Faworyta bardzo łatwo wskazać. Będzie nim oczywiście drużyna Wieczystej. No i nawet gdyby tutaj przydarzyła się gospodarzem jakaś katastrofa, to Podhale również powinno sobie z dużą łatwością poradzić się z piątoligowcem. Czeka na sygnał arbitra Bartosz Żurek. Bezpośrednio na bramkę. Jakub Kowalski, wydawało się nawet, że będzie łapać piłkę. I chyba nawet tak właśnie zamierzał bramkarz Wieczystej. Ale piłka wyszła poza linię boczną, linię końcową, przepraszam. A na trybunach skandowane
imię, nazwisko Sławomira Peszki, który ogłosił zakończenie kariery. Na pewno twarz tego projektu, choć ten sezon w trzeciej lidze bardzo pechowy. Kto wie, czy gdyby nie był pełni zdrów, gdyby grał w tych meczach, czy dziś Wieczysta nie byłaby na miejscu Stali Stalowa Wola. Ale te urazy to jest też temat rzeka, sporo kontuzji. Prawdziwy szpital 25. Przy Chałupnikach. No i na finiszu ta rywalizacja ze Stalą Stalowa Wola przegrana. Oczywiście. Dwa mecze do końca. A 4 punkty przewagi. Matematyczne szanse są. Sugerując się tym spotkaniem, Wieczysta powinna wygrać z Podhalem w najbliższy weekend, później Walkover za mecz z Łagowem. 6 punktów na pewno uda się zdobyć. Znaczy na pewno za mecz z Łagowem. No ale nawet jeśli to by się udało, to Stalowa Wola musiałaby również doznać jakiejś katastrofy, by nie wygrać się jednego meczu, mając w rozkładzie drużyny, które z ligą się żegnają. Koncewicz, Żyłka. Piłkę Styrczula. Krąży piłka od nogi do nogi, jak po sznurku. Głogowski. To zagranie zupełnie do nikogo. Patryk Miszak ruszył do piłki. Jakub Bąk. Miękkie dośrodkowanie i interwencja Kołodzieja, który sparował piłkę na poprzeczkę.
Zastawia się jeszcze Jakub Bąk, wygrał ten pojedynek, utrzymał piłkę w boisku, jeszcze raz dośrodkowuje Głogowski, a tym razem jednak wysoko nad poprzeczką. A my jeszcze raz oglądamy dośrodkowanie, po którym uderzał Skoczeń i miał duże problemy Piotr Kołodziej z obroną tego strzału. Podsyłacie też wynik meczu w Limanowej. No jeśli takim wynikiem, a więc zwycięstwem Wierchów 2-1 zakończy się spotkanie, to będzie to bardzo ważne zwycięstwo drużyny z Rabki. No i druga porażka z rzędu Limanowi z bezpośrednim rywalem w walce o utrzymanie. Sytuacja gospodarzy tego meczu wyraźnie się skomplikuje. Jakub Bąk. Ładnie zapowiadała się ta akcja żółto-czarnych, ale stracił futbolówkę skrzydłowy Wieczystej Kraków. Kolejne uderzenie, ależ bramka! 4-1. Zdjęta pajęczyna. Kto tak pięknie przymierzył? Czapki z głów. Zaraz to zobaczymy. 2 minuty przedłużona ta druga połowa. Natomiast kapitalna bramka, która osładza nieco tą porażkę. A dosłownie przed chwilą pierwszą bramkę za podkolanowy targ zdobył zawodnik oznaczony numerem 14, Fabian Burzyński. Fabian Burzyński strzelcem tego gola. Jeszcze raz oglądamy to uderzenie. Dużo prób takich podjęli piłkarze Podhala-Nowy Targ. Udało się dopiero w samej końcówce spotkania. Nie popsuje to jednak humoru kibicom gospodarz. Zespół Wieczystej zbroi się już na nowy sezon. Ogłoszony ostatnio transfer Fidziukiewicza. Ma zagwarantować zdobywanie bramek. Jeszcze żółto-czarni. Miszak, Bąk. I w tym momencie arbiter kończy ten mecz. Wieczysta Kraków w półfinale wojewódzkiego Pucharu Polski. 4-1 pokonuje Podhale. No już we wtorek stanie przed szansą po raz trzeci z rzędu sięgnąć po puchar. Rywalem Spójnia Osiek Zimnodół. Ten mecz we wtorek o godzinie 17 na to spotkanie serdecznie Państwa zapraszam. A za dziś dziękuję. Do usłyszenia. Meldujemy się po raz czwarty w finale Małopolskiego Pucharu Polski. Gratulacje dla żółto-czarnych za ten piękny wynik.
na to, że Wrocław wędrują się w finale Małopolskiego Pucharu Polski. I z dobrze poinformowanych źródeł wiem już, że finał Małopolskiego